Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na vloga, w którym to Wy decydujecie na Instagramie w ankietach, co mam robić. Jest godzina 6:14. Powiem Wam, że Wiktoria wstała już 40 minut temu, a to efekt uboczny tego, że od 4 dni odstawiamy ją od cyca i od 4 dni nie je cyca, tylko je moje mleko w butelce, co jest dużym postępem. Bo ona w ogóle nie umiała pić z tej butelki, ale jakoś małymi kroczkami doszliśmy do celu. Niestety musiałam ją odstawić, bo niedługo mamy wesele, a Wiki była uzależniona i w nocy się budziła już kilka razy, więc powiedzieliśmy temu stop. Dawno nie nagrywałam vloga i nie widzieliście nawet moich nowych paznokci, które wcale już nie są aż takie nowe. Tym razem zrobiłam sobie taki delikatny French i na serdecznym pazurku pieczątkę. Jak Wam się podobają? Godzina 8:40, a Wiki dalej śpi. A pogoda za oknem jest przepiękna. Już jestem tak głodna, że mam nadzieję, że zaraz przyjdzie tu do nas Daniel, a ja zejdę coś zjeść. Jak widzicie, ja się tak mega delikatnie pomalowałam, ale stwierdziłam, że nie będę Was pytała o makijaż, zapytam Was o szminkę po jedzeniu i teraz zadam Wam pytanie, co zjeść? Ok, znalazłam jakieś stare zdjęcie swoich placuszków, pancake'ów, więc wstawiamy i jemy cię albo pancake'i, albo naleśniki. Zobaczymy, co wybierzecie. A moja niunia dalej śpi. Wstała 5:40. Zaraz po tym, jak wstała, poszła spać i śpi do tej pory. A jest godzina 8:48. Dłużej nie czekam, bo jestem bardzo głodna, ale i tak większość jest za pancake'ami. 88 głosów, a 21 tylko na naleśniki, więc idę robić jeść. Jeśli jesteście ciekawi, z jakiego przepisu robię, to dam Wam link na dole w opisie. Śniadanko zrobione. Właśnie wstał mój mały Urwis. Tak, piękna cię pogoda, prawda? No piękna. Tak jak Wam mówiłam, podlinkuję Wam przepis do pancake'ów na dole. One są z serkiem i z owocami. Jestem taka głodna, że zabieram się za jedzenie. Życzcie mi smacznego. Śniadanie zjedzone, więc będę ubierała Wiktorię i zastanawiam się, w co ją ubrać, więc pomożecie mi w tym Wy. I dodałam, zaraz zobaczymy, co wybierzecie. Od razu jeszcze, póki tutaj jestem w pokoju, zapytam Was, jaką wybrać szminkę. Więc zrobimy zdjęcie. I się pomaluję. Więc zdjęcie już mamy teraz. 64% na sukieneczkę, więc dzisiaj Wiki nakładamy sukienkę. Wiktoria, mama idzie z sukienką. Jesteś szczęśliwa, że w końcu się ubierzesz? I kto to tak pięknie ubrany? Wika? Tak. Taką masz ładną sukieneczkę, tak. I kółeczko od aparatu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. No cóż, jeśli chodzi o szminkę, to jak widzicie jest 50 na 50, więc sprawy mi nie ułatwiliście, więc czekam jeszcze minutkę. Tymczasem pokażę Wam jeszcze szybko torbę, jaką wczoraj kupiłam w Biedronce, taką eko na zakupy. Zobaczcie, jaka śliczna. Tak mi się spodobała i kosztowała tylko 5 zł, więc były różne wzory we flamingi, jakieś napisy, więc jeśli Wam się podoba, to lećcie do Biedronki. I jeszcze w trakcie czekania, czy wynik się zmieni z tymi szminkami, pokażę Wam, co kupiłam dla synka mojej koleżanki, bo niedługo do niej jadę w odwiedziny, więc kupiłam taką bluzeczkę z aparatem, bardzo mi się spodobała i taki komplecik, takie spodenki
i bluzeczka na krótki rękaw. To chyba jest bluzeczka, wiecie, a nie body, chociaż nie wiem do końca, zaraz sprawdzimy. Tak, to jest bluzeczka. Tak mi się spodobał ten komplecik, że nie mogłam przejść obok niego obojętnie. Więc takie dwie rzeczy kupiłam, jeszcze dokupię jakąś czekoladę, coś do jedzenia dla malutkiego, jakieś musy na przykład. I można jechać w odwiedziny. I dalej 50 na 50, zobaczymy. O, jest mała przewaga. 211 na 209 za jedyneczką, więc to jest ta różowa. Nakładam ją na usta. Bez szminki i ze szminką. A co to za prosiak? Co to za prosiak? Lila? Lila. Lilka. Właśnie zapytałam Was, czy mam iść na spacer, czy siedzieć w domu, ale jest tak piękna pogoda, że mam nadzieję, że jednak wybierzecie spacer. Na wszelki wypadek idę spakuję mało, bo mam nadzieję, że wybierzecie spacer. La, 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 love is love. La, 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 love is love. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you, you, you. Let's talk about me. Wróciłyśmy ze spaceru, zaraz jadę do tej koleżanki, Wiki zostaje z tatem, ale jeszcze muszę coś na szybko zjeść i właśnie zadałam Wam pytanie, czy mam zjeść nektarynki, czy czereśnie, więc zaraz zobaczę, co wybraliście, zjem i jadę. 55% na nektarynki, więc jem nektarynkę i jadę. Pycha. Okej, ja już jestem w aucie, jak widzicie się przebrałam, ale brałam prysznic, bo jest strasznie gorąco. I jadę do paczkomatu po paczkę, po coś na ślub, ozdobę do włosów. I zapytałam Was, czy chcecie zobaczyć tą paczkę. I zaraz sprawdzimy, co odpowiedzieliście. Oczywiście, 94% jest na tak. Ojej, coś mi się tu... O. Także... Wyłączyło się, uwierzcie mi na słowo. Także jak tylko dobiorę paczkę, to od razu Wam pokażę. Tymczasem ja się zbieram, zapinam pas i jadę. Otwieram i Wam pokazuję. Zobaczcie, jak to jest pięknie zapakowane. Tutaj mam paragon. 169 zł. Tak, dobrze mówię? Coś około tego zapłaciłam. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. I jest, chciałam coś bardzo delikatnego i to jest taka opaska z kryształkami Swarovskiego. Jest naprawdę śliczna. Jestem zadowolona. Teraz możecie lepiej ją zobaczyć. Ona jest taka naprawdę cieniusieńka, ale myślę, że będzie bardzo ładnie wyglądała do mojej sukni. Okej, misiaki, ja już wracam od koleżanki. Jadę do domu na obiad, bo już jestem taka głodna. Może gdzieś wyjdziemy z Danielem, nie wiem, jest strasznie gorąco na razie, więc może pojedziemy na wodę. Może na jakieś lody się przejdziemy, zobaczymy, więc odezwę się do Was już, jak będę w domu. Przypomniało mi się, że ja za tą opaskę na głowę dałam 130 zł chyba. Tutaj jest po prostu coś innego policzone, bo kolczyki i jakiś wisior. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany taką opaską, to ja mogę Wam wysłać link. Napiszcie do mnie. Jestem już w domu. Powiem Wam, że zastanawiam się, co robić i sama nie wiem, czy jechać nad wodę, czy iść na lody, czy iść po prostu na spacer. Zaraz się dogadamy, ustalimy dwie opcje i Wy wybierzecie, co robimy. Że idziemy na lody i tutaj do Was pytanie, jakie wybrać, włoskie czy gałkowe? No ciekawe, jakie wybierzecie. Zaraz zobaczymy i będę leciała na lody z Danielem i z Wiką. Zjedliśmy lody i będziemy wracać do domu, bo jest bardzo, bardzo gorąco. Już do domu i dodałam właśnie zdjęcie na Insta. I wiem, że niektórzy nie mają, więc tutaj Wam pokażę.
Tak, ja sobie zrobiłam, bo dawno, chociaż nie, wczoraj coś dodawałam, ale stwierdziłam, że pora coś dodać. Zobaczcie, jakie u nas rosną duże, ładne czereśnie. Są przepyszne. Więc teraz się skuszę na kilka. Kochani, dziękuję Wam za dzisiejszy dzień, że głosowaliście, że byliście ze mną. Ja idę się teraz myć i będę się kładła spać z Niunią. Powiem Wam szczerze, że pojechaliśmy jeszcze tak spontanicznie do Daniela mamy i już tam nic nie nagrywałam. Chciałam Wam jeszcze pokazać, co używam teraz do swojej buźki. Używam teraz tego, to jest taki koncentrat kolagenowy z dr Irena Eris. I powiem Wam, że jestem tak zadowolona, że jak mi się skończy, to na pewno kupię sobie drugie opakowanie. Ja akurat ten dostałam od kosmetyczki i powiem Wam, że jestem aż zaskoczona, że tak super działa. Więc serdecznie Wam polecam. Tymczasem idę się myć i idę spać. Pa, pa!